The Baby in Yellow to kolejny horror indie, który niestety jakoś tak mnie ominął, aczkolwiek jest naprawdę bardzo ciekawy, bowiem wcielamy się tutaj w opiekuna bądź opiekunkę dla dzieci i musimy zająć się właśnie takowym niewinnym z pozoru dzieckiem, który jednak okazuje się być mrocznym, żądnym krwi demonem, technicznie rzecz biorąc żądnym naszej krwi, więc mamy trochę przesrane. W każdym razie na przestrzeni trzech nocy, do których ta gra nas zabiera, przedstawia ona całkiem ciekawą historię, którą w dzisiejszym filmie zamierzam przedstawić od początku do końca, oczywiście w ramach tego nowego update'u, bowiem gra jest dalej rozwijana i prawdopodobnie za jakiś czas pojawią się tutaj nowe rzeczy, o których też pewnie nagram film. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się wyjaśnieniem fabuły The Baby in Yellow. Więc nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października, a także strzel kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie już pozycjonować. Wpadaj też koniecznie na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu i skoro już to wszystko zrobiłeś, to moi drodzy, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły The Baby in Yellow. Czas do spania. Czy na pewno? Na sam początek myślę, że Baby in Yellow to jedna z najdziwniejszych, o ile nie ta najdziwniejsza horrorowa gra, jaką widziałem od bardzo dawna i na pewno jest lepsza od Demon from the Window, ale oczywistości miejmy za sobą. W grze wcielamy się w opiekuna, czy tam opiekunkę dla dzieci i zajmujemy się właśnie naszym podopiecznym. Proces ten trwa przez trzy noce i w zasadzie wszystko wydaje się być na maksa proste. Zwyczajnie najpierw karmimy dziecko, potem je przebieramy, następnie kładziemy do łóżka, czytamy opowieść na dobranoc i to by było na tyle. Rutyna przez 3 dni. Aczkolwiek gdyby tak właśnie było, grata nie byłaby horrorem, więc siłą rzeczy coś tutaj musi pójść nie tak. Jednakże na przestrzeni nocy pierwszej nic takiego nie ma miejsca. Zwyczajnie kładziemy dzieciaka spać i musimy przeczytać mu bajkę na dobranoc, bo w tym najnowszym update'cie doszły 3 historie na dobranoc, bo cały ten update jest zatytułowany Bedtime Stories, więc... Sorry. Przybliżmy sobie pierwszą z tych historii. Jej tytuł to Książę i Kot. Nad brzegiem w odległych krainach z ciemnymi gwiazdami nad głową, książę szybko zasnął, dopóki kot nie wskoczył na jego łóżko. Znalazłem sekretny ogród, powiedział kot z dużą rozkoszą. Z podnieceniem wybiegli na zewnątrz. Przeszli przez złotą bramę do ogrodu i spojrzeli na piękne drzewa. Przeszli po kamiennej drodze, patrząc się na kolorowe kwiaty. Przeszli przez wspaniale płynącą fontannę, patrząc na tańczącą wodę. Patrz, patrz, patrz. Ale książę nie polubił ogrodu i zaczął kopać w drzewa. Powyrywał kwiaty, chwycił za żywopłot i wyrwał wszystkie liście. Zniszczył wszystko dla zabawy, a kot obserwował. W strachu. Jaki ja popełniłem błąd, zapłakał kot. Powinienem nigdy go tu nie przeprowadzać. No, jak widzicie, Shrek w porównaniu do tej historii to trochę nudny się wydaje. W każdym razie dzieciak poszedł spać. W międzyczasie tajemniczo dziecko gdzieś znika, ale w końcu udaje nam się je znaleźć i położyć spać ponownie. Wobec tego twora na następną noc. Patrz, czy to nie jest śmieszne? Mówiłam ci, żebyś tak nie robił. Która w zasadzie prezentuje się tak samo jak ta pierwsza, tyle że w jej trakcie już zaczyna się coś złego. A także znajduje się tutaj pewien sekret, który należy przybliżyć, aby trochę lepiej zrozumieć tę fabułę. Mianowicie posłuchajcie tylko tego. Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. Tak jest, jak widzicie, już poprzedni opiekun miał całkiem mocno przesrane przez tego dzieciaka, ale to jeszcze nie koniec. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego miałby on się za chwilę przebrać w jakiegoś demona czy coś, no to możemy go spuścić w toalecie, możemy wyprać go w pralce, wsadzić do piekarnika, wsadzić do lodówki i zagrać z nim w koszykówkę.
Więc w razie czego nie dziwcie się, jakby za chwilę się wściekł i zaczął robić trochę nie w porządku rzeczy. Ale te zacznie robić dopiero w nocy trzeciej. Teraz opiekun musi położyć go spać i przeczytać dla niego kolejną opowieść na dobranoc o następującej treści oraz następującym tytule. Książę i Królik. Kiedy króliczek przyszedł się pobawić, książę powiedział: pora na zabawę, jednakże jego wielkie czerwone oczy przestraszyły króliczka i nie chciała tutaj zostać. Mały króliczek szybko doskoczył do wyjścia. Książę pobiegł za nią i wykrzyczał: ona musi zostać zatrzymana. Wow, to było dziwne, więc kontynuujmy czytanie lepiej. Gonił ją przez ciemne korytarze. Hop, 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 nieustępliwy, daremny lot. Hop, 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 w kółko i w kółko po pałacu. Hop, hop, hop. Książę nie mógł jej złapać, jego serce było wypełnione gniewem. Króliczek wybiegł przez drzwi i zniknął. Książę wykrzyczał: potrzebuję nowych przyjaciół. Więcej, teraz, kolejne. Już jakiegoś ci przyniosę, nie martw się, odpowiedziała jego kochająca, dbająca o niego matka. W międzyczasie do naszego domu przychodzi toster, który może nam co nieco pomóc, ale to może już następnej nocy. Dobrej nocy, słodkich snów. Pokażę ci moje sny. Zatem w trakcie nocy trzeciej jednym z naszych zadań jest zrobienie sobie czegoś do jedzenia. Dokładniej z użyciem... To jest opiekacz, a nie toster. Pamiętajcie. Może powiedziałem, że to toster, ale to opiekacz. Przy użyciu opiekacza. I to właśnie wtedy wszystko zaczyna iść nie w tą stronę, w którą iść powinno, bowiem nagle opiekacz wybucha, ściany pokrywają się jakąś dziwną, płomienistą substancją, a także pojawia się na nich napis "nakarm mnie", a lodówka poza tym staje się oddzielnym pomieszczeniem, gdzie to znajduje się butelka dla dziecka. Tak więc po lekkich turbulencjach opiekunka powraca do mieszkania, a dziecko jest naprawdę bardzo złe, jednakże szybko zostaje nakarmione i wszystko wraca do normy, przynajmniej pozornie. Tak jest, bowiem po chwili młody wali nam jumpscare'a i wtedy zaczyna się jazda bez trzymanki. W całym mieszkaniu zaczynają dziać się jakieś na maksa dziwne rzeczy, a dziecko przedstawia swoją prawdziwą, mroczną naturę. Chwilę później opiekunka nokautuje młodego za pomocą specjalnego smoczka, który w jakiś sposób ogranicza te jego demoniczne zapędy. Jednakże niedługo później wszystko szlak trafia, bowiem... No wiadomo. Zatem w tej chwili pozostaje nam tylko i wyłącznie położenie młodego spać i przeczytanie mu ostatecznej historyjki. Przynajmniej w tym podstawowym zakończeniu, bo jest ich kilka, ale o tym za moment. Wobec tego ostatnia historyjka, książę i owca. Było zimno na wskroś pałacu. Księżyc świecił jasno na zewnątrz. Wiatr wiał i wiał, o nie, firanki rozsunęły się szeroko. Mały książę był w swoim łóżku, ale nie mógł zasnąć. Więc zawołał po swoją mamę: proszę, idź i znajdź moją owcę. Jestem spragniony, powiedział książę, więc owca poszła po picie. Jestem brudny, powiedział książę, więc owca zmieniła mu ubrania. Jestem zmęczony, powiedział książę, daj mi się policzyć. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jedna mała rzecz, powiedział książę, zanim pójdę spać. Otworzył swoje duże, czerwone oczy i odwrócił się do owcy. Chodź, dołącz do mnie w moich snach, zostań w mojej głowie na zawsze. Posłusznie owca weszła do środka. Jej umysł został pochłonięty przez strach. Opowiadanie kończy się w ten sposób, tak samo jak i w tym zakończeniu kończy się historia naszej opiekunki, ponieważ jak się okazuje, dzieciak siedzi na tronie i wtedy... A zresztą zobaczcie to sami. Jak widzieliście, nie wiem, dzieciak zabrał opiekunkę do piekła czy coś, nie wiem, stał się tym demonem, którym jest naprawdę albo cokolwiek. A skoro już przy tej kwestii jesteśmy, nim przejdziemy dalej do pozostałych zakończeń, szybciutko podsumujmy sobie, kim właściwie może być dziecko i do czego jego postać może się odnosić, bo jest to całkiem ciekawa kwestia. Więc to będzie dość szybkie. Super Horror Bros w swoim filmie na temat The Baby in Yellow zauważył, że cała ta fabuła jest całkiem podobna do okoliczności przedstawionych w książce The King in Yellow autorstwa Roberta W. Chambersa. Jest to powieść grozy po raz pierwszy wydana w roku 1895, a sama gra w liczny sposób ma się odwoływać właśnie do tej książki, do przeklętego miasta Karkousa i tak dalej. Wobec tego, najprościej mówiąc, dzieciak jest demonem i to by było na tyle, więc przejdźmy do całej reszty zakończeń. Ale może zacznijmy od tego, że te podstawowe zakończenie myślę, że było dużo lepiej wykonane w poprzedniej wersji gry, więc rzućcie tylko na to okiem i sami stwierdźcie, gdzie to wygląda lepiej. Moim zdaniem
lepiej to zrobili w tej starszej wersji. Istnieje tutaj także najgorsze zakończenie, w którym to musimy zabrać dzieciaka w pewne miejsce. Zatem po dotarciu na tę wielką arenę musimy wrzucić dziecko do kołyski i wówczas zaczynają dziać się coraz to dziwniejsze rzeczy. Mały i nieszkodliwy, jeżeli zostanie opuszczony. Słuch wyostrzony, wzrok przeszywający. Poczucie samotności z mrocznego Karkauza. Lecz hej, istnieje tutaj także dobre, pozytywne zakończenie, gdzie to w tym samym miejscu musimy wyrzucić dzieciaka w przepaść. Wtedy naszym oczom okazuje się ścieżka światła, którą musimy przejść, by w końcu dostać się do sekwencji, w której musimy uciekać przed dzieciakiem. Jeżeli już nam się to uda, protagonista ucieka i jest good ending, wszystko się udało. Tyle, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzieciak jest wtedy w tej swojej najbardziej demonicznej formie. Ale hej, przecież wszystko się udało. Biegnij, mały króliku. Nie jesteś jedyny. Zawsze będzie ktoś więcej. To sugeruje, że opiekunów będzie znacznie więcej, więc w sumie całkiem to ciekawe. Tym bardziej, że na ten rok zapowiedziany jest jeszcze jeden update do gry, który ma tutaj dodać niejakiego czarnego kota, więc uważam, że będzie to całkiem spory update, jako iż jego wielki teaser został zaprezentowany właśnie w najnowszym update'cie do The Baby in Yellow, więc w każdym razie musimy jeszcze trochę poczekać i jeżeli takowy update się pojawi, to prawdopodobnie zrobię następny film właśnie z tej gry. Tymczasem, moi drodzy, ja bardzo dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli wam się spodobał, zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Wpadaj obejrzeć moje poprzednie filmy, wyczekaj również tych następnych, a także wpadaj na mojego Instagramka, TikToka i drugi kanał, wszystkie linki masz w opisie tego filmu. Ponadto zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października tego roku. A także strzel kciuka w górę pod tym filmem, aby ten materiał mógł się jakoś tam dalej pozycjonować. Tymczasem, moi drodzy, my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!